Drugi, dzięki czemu ostatni ćwierćfinał dzisiejszy Pucharu Polski za nami, w którym Legia Warszawa zwyciężyła z Górnikiem Łęczna 2 do 0. Dzięki czemu to stołeczny klub zagra w następnej rundzie turnieju Tysiąca Drużyn, w którym Legia, patrząc głównie na tą pierwszą połowę dzisiaj, ma jakieś tam w sumie szanse. Bo w tej pierwszej połówce wydaje mi się, że zagrali znacznie lepiej niż w drugiej, mieli znacznie więcej sytuacji, czy nawet patelni. Najbardziej klarowną sytuacją było chyba uderzenie Pekharta z bodajże 5 metra. Poza tym w tej pierwszej połówce mieliśmy świetne trafienie Josue. W drugiej wyglądało to natomiast różnie, no może do trafienia na 2 do 0, bo ta bramka Muciego już praktycznie całkowicie zabiła nam emocje w tym spotkaniu i sprawiła, że legioniści mieli jeszcze więcej szans strzeleckich i mogli ten wynik spokojnie podwyższyć. I w sumie to trafienie Muciego nie było byle jakie, bo zapoczątkowało ją świetne wyjście z kontratakiem. Kontratakiem, który był przede wszystkim zagrany wzorcowo, jak po sznurku i w naprawdę szybkim tempie. Bo chociażby niech wizytówką tej akcji był fakt, że Josue wyszedł sam na sam z Gostomskim praktycznie już przed połową boiska. I może Legia nie zagrała się idealnie w defensywie, bo jednak goście mieli naprawdę sporo patelni, o których będę mówił później, to jednak ten wynik ostateczności jej się należy. I samo stworzenie pasy meczów zwycięskich i nieprzegranych przez stołeczny klub wyjdzie temu zespołowi na korzyść. Bo umówmy się, że zespołom, które panicznie walczą o utrzymanie i o byt w lidze, no jakakolwiek zdobycz zwycięska, no podbudowuje morale. A sama walka o puchar też w mojej ocenie jest jak najbardziej w zasięgu mistrza Polski, o czym mówiłem już na samym początku tego filmu. A Górnik Łęczna pomimo tej dzisiejszej porażki wyglądał przede wszystkim na zespół bardzo mocno zaangażowany i mocno się starał, jednak piłkarsko był dzisiaj po prostu słabszy. Bardzo dużo sytuacji podbramkowych, głównie przede wszystkim w drugiej odsłonie, bo chociażby ta patelnia Maka czy strzał z dystansu Rymaniaka, no robiły wrażenie. Świetny przy okazji Lokilo, fajny występ Janusza Gola, ale w końcówce górnicy wydaje mi się za bardzo się otworzyli, przez co zostali skarceni trafieniem na 0 do 2. I koniec końców, wydaje mi się, że nawet jeśli górnicy przegrali to spotkanie, to i tak oglądało się ten zespół naprawdę fajnie. Bo całkowicie nie kalkulowali, grali fajną, otwartą piłkę, jak zresztą ostatnio w lidze ze Stalą Mielec i miałem tam to spotkanie omówić, natomiast z racji tego Pucharu Polski w środku tygodnia, no po prostu nie miałem czasu. No ale oglądałem tam te zawody i na szczęście dla zespołu z województwa lubelskiego, no ta drużyna gra naprawdę nieźle w lidze. Bo może dzisiaj ta pasa meczów bez porażki Łęcznian została przerwana w pucharze, natomiast w lidze nadal wyglądają kozacko. Myślę, że Górnik Łęczna to nie jest taki zespół, który już panicznie walczy o utrzymanie czy muruje się na własnej bramce, tylko naprawdę stara się grać efektowną i otwartą piłkę, czego potwierdzeniem jest gol Janusza Gola z przewrotki w tamtych zawodach. No ale wróćmy do Warszawy. Górnik Łęczna przegrywa w Warszawie z Legią 0 do 2, dzięki czemu no odpada z rozgrywek o Puchar Polski. A stołeczny klub awansował do półfinału. Jestem w sumie ciekawy, jak to się wszystko rozstrzygnie, bo mamy fajną czwóreczkę. Olimpia Grudziądz, Raków Częstochowa, Lech Poznań i Legia Warszawa. Także wydaje mi się, że ta kwestia pary finałowej jest jak najbardziej otwarta, bo Puchar oczywiście lubi sensacje. Ale ja już nie przedłużam, zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy subskrybentów. Zapraszam na Facebooka Tradaj, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną. Udostępniam zdjęcia, piszę posty, ogólnie jest tam fajnie. Zapraszam Was do posiadania dobrego humoru. Jutro się nie widzimy, bo jest czwartek, ale w piątek się widzimy po meczach Ekstraklasy. Daj Bóg!